Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Pamiętacie ostatni filmik z lampkami, z beleczkami Aquela Lady Slim? Miałem lampeczki do testów na jakiś czas. Ta długa belka 36-watowa była u mnie zamontowana przez kilka dni. No później musiałem oddać, ale jednak stwierdziłem, że taką beleczkę jedną muszę mieć u siebie. Z kilku powodów. Pierwszy powód to moje oświetlenie wygląda tak, nie? To jest totalna samoruba. Jak widzieliście tam już na niektórych filmach, jak to wygląda, to wygląda to mniej więcej tak. W nowej wersji robiłem to troszeczkę lepiej, nie? Czyli już jest taka listwa, do listwy jest poprzykręcane oprawy i są żarówki na GU10. I w sumie sprawuje to się dobrze, ale tak, raz to nie wygląda jakoś super, bo ja nie jestem złotą rączką, żeby zrobić coś ładnie, porządnie. A druga sprawa, co jest dla mnie mega, mega ważna, to jest to, że mam córkę 2-letnią już, która przychodzi tutaj do mnie, do akwarii. No i niestety czasami wchodzi sama. I dla jej bezpieczeństwa nie bardzo bym chciał, żeby na tych niskich partiach akwarii, żeby to właśnie wyglądało w taki sposób, nie? Bo to już jest najniższy poziom i ona jak tutaj wchodzi, czasami wkłada tutaj ręce, coś tam sobie grzebie przy tych akwariach. No a widzicie, nie? To wygląda tak, tutaj już jest prąd. I nie chciałbym, żeby kiedyś coś się jej stało, nie? Dlatego dla bezpieczeństwa jej i świętego spokoju i żeby to wyglądało w miarę ładnie, to taką jedną beleczkę 36-watową sobie sprawiłem, którą zamontuję właśnie tutaj, która będzie szła nad tymi trzema większymi akwariami, nie? W początkowej wersji miała ona pójść tutaj albo tam, gdzie są tamte akwaria. Tam miała być ta beleczka, ale stwierdziłem, że tutaj będzie ładnie, nie? Bo raz, że tutaj mam te swoje PRL-ki, które przy takim świetle plant będą się naprawdę ładnie prezentowały. To jest to. Dwa, że są większe zbiorniki, bo te zbiorniki są sporawe. No i już do tych zbiorników można zawsze wrzucić więcej mchu, można wrzucić więcej jakichś bolbitisów czy coś. Jak będę robił zawsze restarty, to tutaj jest tyle, na tyle duża ta powierzchnia, że można tych mchów i tak dalej wsadzić troszeczkę więcej, nie? Dlatego postanowiłem, że właśnie na tych trzech dużych akwariach ta beleczka będzie zamontowana. No, beleczka fajna, beleczka mi się mega podobała. Cenowo też nie ma jakiejś tragedii, bo macie 36-watową beleczkę, ładnie wykonaną. Mi ona się bardzo podoba. Kosztuje tam, nie wiem, 290 zł, nie? A watowo będzie bardzo podobnie to, co mam tutaj. Bo mam 5, 5, 10, 15 i 6, 21. I tutaj po 5, 31 W. A będzie 36 W, a będzie wyglądało to o niebo lepiej niż to, co jest teraz tutaj zamontowane. No i tak jak już mówiłem, mega mi zależy na bezpieczeństwie, bo no córa sama już wchodzi i sobie grzebie, nie? W pozostałych niskich zbiornikach mam już lampeczki takie w miarę, że tutaj tragedia się stać nie powinna, nie? Wszystko jest oryginalne. No ale tutaj jednak w tym zbiorniku i w tym tutaj to jednak to wygląda tak nie bardzo. No i na razie jedna beleczka trafi tutaj, nowa ta 36-watowa, a jak trochę hajsu więcej uzbieram, to z czasem tutaj pójdzie kolejna belka, nie? Żeby akurat na tej wysokości, gdzie córka może dosięgnąć, żeby to jednak miało wszystko ręce i nogi, bo no bo odpukać, ale nie chciałbym, żeby tutaj coś tam się kiedyś stało, nie? No dobra, to sobie zlikwidujemy teraz tutaj tą moją samorubę całą. I tutaj sobie zawiesimy sobie tą beleczkę Lady Slim. No to działamy. No dobra. Tutaj już wszystko jest, jak widzicie, zdemontowane. Nie ma niczego. Moje prowizoryczne lampki wylądowały tutaj. Ok. I teraz przyszła pora na zamontowanie
tej oto beleczki. 36 watów. Plant wyląduje właśnie tutaj nad tymi akwariami. No dobra, to montujemy. Ok, moi mili, i zobaczcie, beleczka zamontowana. Nad całymi akwariami jedna fajna belka Lady Slim 36 watów. I naprawdę fajnie to się już prezentuje, nie? Byście musieli to na żywo zobaczyć, bo telefon, jak jest dużo światła, to on ściemnia jakby obraz, nie? I nie ma tego efektu. Ale jest naprawdę fajnie. I plant robi robotę, nie? Plant robi robotę. Sany mi się mniej podobał, ale plant to jest naprawdę spoko, nie? No i o wiele lepiej i o wiele bezpieczniej, jeżeli chodzi tutaj o elektrykę, bo może teraz tura przychodzić, dotykać i nic złego się nie stanie. Mówię, za jakiś czas, jak uzbieram kasy trochę, to jeszcze jedną taką beleczkę wrzucę tutaj zamiast tego, nie? Bo tam już do góry to mi nie dosięgnie, to nie ma mocy się martwić, nie? Ale jeszcze tutaj bym wymienił i dał też taką lampkę właśnie planta. No, ale zaczęliśmy od tego i zobaczcie, fajnie to wygląda. Naprawdę zbiorniki się ładnie prezentują. No dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i cześć.